Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Bo każdy, kto prosi, otrzyma. A każdy, kto szuka, znajdzie. A drzwi otworzą się przed tym, kto puka. Czy któryś z was, ojcowie, da swemu synowi węża, gdy prosi o rybę? Lub skorpiona, gdy prosi o jajko? Mimo, że źli jesteście, wiecie, jak dawać dobre rzeczy swym dzieciom. O ileż więcej zatem Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść. Nie troszczcie się też o strój. W życiu chodzi o coś więcej niż o jedzenie. Czy odzienie, które was okrywa. Spójrzcie na kruki. Nie sieją ani nie zbierają plonów, nie mają stodół ni spichlerzy. Bóg jednak karmi je. O ileż więcej warci jesteście od ptaków. Czy choćby ktoś, nie wiem jak się starał, zdoła wydłużyć swe życie? Jeśli małych rzeczy nie potraficie, czemu dbacie o całą resztę? Spójrzcie na lilie, gdy rozkwitają. Nie trudzą się, ani nie przędą. A Salomon w całej swej chwale nie był tak pięknie odziany jak one. Jeśli Bóg tak pięknie przyodziewa dzikie kwiaty, które jutro mogą być zdeptane, o ileż piękniej przyodzieje was, ludzie małej wiary. Przydaj nam wiary, Panie. Gdyby wasza wiara była wielkości choćby ziarnka gorczycy, moglibyście rzec drzewu morwy: wyrwij swe korzenie i rzuć się do morza, a usłuchałoby was.